Witam wszystkich. W dzisiejszym odcineczku będą takie piny. O, tak one wyglądają. Zbierało się mnie parę tam sztuk. I co ciekawe, one jakby pozłacane, ale wyglądają jakby nie żółte. Teraz przybliżę. A takie bardziej kolor miedziany, to próba tego złota może być w okolicach 500 próby. I chcę dowiedzieć się, ile zawartość w nich może być metalów szlachetnych. To już część przygotowana pinów. Na niektórych była cyna, no przeważnie była cyna na końcówce. To już tam te miejsca z cyną zostały poucinane. Ot, w taki sposób tutaj ta końcóweczka ucięta. Później poucinane te, porozcinane, żeby szybciej to się rozpuściło. Ot, w taki sposób. Ot. Dobra, teraz zważę, żeby wiedzieć wagę. No. To waga 3 kontaktów prawie gram. I mamy 150 gramów i 0,6, 150,6. Dobra, teraz to będzie trawienie to co zostanie pójdzie na filtr i z filtra będzie rozpuszczany w wodzie królewskiej i wytrącane złotko. Także tak. Sprawa prosta. No i co? I lecimy. A tutaj gotują się piny. Musiałem chwilę poczekać, żeby to się rozdzieliło. To te piny nasze, bo nie dało się filtrować, a to białe od razu zatyka filtr, no i tyle. Także ono postało jakiś czas z godzinkę i to biało, biała rzecz, to, no to pył ten opadł na dno. Teraz to się zleje i to wszystko co tam jest na dole zbierze się na filtr i wtedy pójdzie już do wody królewskiej. Zrobiła się taka śmietana, kurczę, cała z tych, coś oni mieli te piny w środku. Nie da się tego odfiltrować, bo filtr od razu się zapycha. To zrobię tak, że dodam od razu tutaj wody królewskiej, nie wody królewskiej, a kwasu solnego, tu azotowy jest. Niech sobie się rozpuści wszystko.
i będę gasił kwas azotowy i wytrącał, a tam zobaczymy, może będzie podwójnie, dwa razy wytrącany. Tak, po wodzie królewskiej ten cały biały osad już osadził się na dno. Teraz to ładnie odfiltruję, umyję, będę grzał, gasił azotowy i wytrącał. Nie udało się zabrać tą mętność. Nadal to jest mętne, nie wiem co to jest, no ale będę wytrącał w takim mętnym roztworze. Ono się wytrąci, także będzie spoko. I tak, będę zaraz robił wytrącenie takiego roztworu jak jest. Ot, już jest nagrzany. Wsypałem tam kwasu sulfaminowego. No i siarczan żelaza leci. Deczek. Ciemniej roztwór. No i tak. Słodko się wytrąciło. Prawda, tam jest z wyglądu jest bardzo mało. Nic, chwilę jeszcze się pogotuje. Dodam jeszcze odrobinę kwasu sulfaminowego, trochę wody. No i zobaczymy, co z tego będzie. Tak, wytrąciło się to jednak takim kurzem. Niestety. Zobaczymy. Taki roztwór nie za bardzo przyjemny. Tak, to złoto spinów stało kilka dni już. Było z tego mętnego roztworu. Ono wszystko się wytrąciło, dwa razy, nawet trzy było stało. Zajęło mi to kilka dni. Nie chciałem ten mętny roztwór zlewać tam do kanisterki, bo to on mnie stał jeden dzień, zlałem w zlewek osobno to, co było na dnie do zlewka. W tamtym zlewku postało jeszcze dzień to, co się wytrąciło. Zlałem płyn z powrotem do zlewka, to co spadło na dno złotko znowu do zlewka i jeszcze dzień postał, już tam było troszeczki, zlał znowu tutaj i to jest czwarty dzień. Tam już praktycznie nic nie ma, tam na dnie drobiazg, mały drobiazg, ale to już tam zobaczę, co z nim zrobię. Znaczy tutaj to złotko spinów jest takim kurzem, nie wiem, spróbuję to wysuszyć tak jak ono jest, tym kurzem wysuszyć i zobaczę, jak da się to odskrobać od tego. Jak nie da się, to rozpuszczę na nowo i wytrącę już jeszcze raz, już tak jak powinno być. Ot, tak, troszeczki tam jest, nie wiem, zobaczę. Całe dno jakby pokryte tym kurzem. O, no zobaczę. Dobra. Tak to teraz wygląda. Taki proszek. Nie wszystko udało się odskrobać od zlewka. No to co się udało, to udało. To zważę, a
A ten, to co zostało na zlewku, umyję wodą królewską i pójdzie do kanisterki. I tak, podsumowanie po pinach. Namęczyłem się z nimi. Zajęło to mi dużo, dużo dni, no bo jeszcze była inna robota, ale dwa dni to stało, żeby ta biała mętność spadła na dno. No zajęło to czasu dosyć. Także tak, i wyszło z tego niedużo. No zobaczymy. Ale eksperyment już dobiegł końca. Zobaczymy, co z tego nie wyszło. Taki kurz trochę. Taki kurz. No nic, to się pozbiera. ,43 na 150 gramów. Ile wychodzi na kilogram? I na kilogram teraz dzielimy na 150. 6,6 mnożymy na 0,43. Na kilogram takich pinów wyjdzie 2,9 gdzieś w tych okolicach gram. Na kilogram takich pinów wyjdzie 2,9 grama złota. No nie jest najmniej, no i nie jest najwięcej. Także tyle się udało, taki eksperyment. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Cześć!